Kreml znów uderza w Nawalnego. Oskarżono go w nowej sprawie karnej. Aleksiej Nawalny oskarżony w nowej sprawie karnej. Grozi mu 15 lat więzienia. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został oskarżony w nowej sprawie karnej. Grozi mu 15 lat więzienia. Aleksiej Nawalny przebywa w kolonii karnej w Rosji. Jest więźniem politycznym Kremla. Jak przekazał Nawalny, oskarżono go o tworzenie organizacji ekstremistycznej i podżeganie do nienawiści wobec władz, a w przypadku uznania go za winnego grozi mu do 15 lat więzienia. Obecnie Nawalny odbywa wyrok 9 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, który to wyrok otrzymał w marcu 2022 roku za rzekomą defraudację i obrazę sądu. Aleksiej Nawalny o Putinie to szaleniec w ubiegły wtorek Nawalny oświadczył, że Putin to szaleniec, który rozpoczął głupią i zbudowaną na kłamstwach wojnę. Jego wypowiedź przytoczyła brytyjska telewizja Sky News. Wcześniej, 19 maja, grupa współpracowników lidera rosyjskiej opozycji spotkała się w Waszyngtonie z kilkoma republikańskimi kongresmenami, zabiegając u nich o nałożenie przez USA kolejnych sankcji na Rosję. Według zwolenników nawalnego nowe sankcje powinny wykroczyć poza bogatych oligarchów i objąć urzędników rządowych i polityków średniego szczebla oraz osoby publiczne. Amerykańskim kongresmenom przedstawiona została lista 6 tysięcy osób, które spełniają te kryteria. Wśród nich znaleźli się między innymi urzędnicy sektora obrony i bezpieczeństwa, pracownicy administracji państwowej, gubernatorzy, a nawet redaktorzy i kierownicy państwowych środków masowego przekazu.